Społeczność biblioteczna postanowiła ustawić obok siedziby biblioteki regionalnej popiersie wybitnego pisarza, przyjaciela biblioteki, nierzadko zatroskanego o nią, o bibliotekarzy i czytelników. Wiesław Myśliwski urodził się w Dikozach, koło Sandomierza 25 marca 1932 roku. Dzieciństwo Wiesława związane jest z Dikozami i Starachowicami. W Dikozach stoją nadal ściany domu, w którym urodził się, podziwiany w Polsce, poza nią, autor Kamienia na kamieniu. Za domem w gęstwinie rosną drzewa rodzinnego sadu. Rzec można nagiego sadu. 29 maja 2012 roku podczas uroczystej sesji Rada Miasta nadała pisarzowi honorowe obywatelstwo Kielc. Myśliwski podczas tej uroczystości powiedział o swojej rodzinnej ziemi, że jest urodzajna w literaturę, że w jej genomie jest gen literatury. Mieszkający od wielu lat w Warszawie Wiesław Myśliwski daje dowody swoich związków z regionem świętokrzyskim, zainteresowania codziennymi problemami instytucji kultury, sukcesami bibliotek, czytelnictwem. Każda nasza rozmowa telefoniczna ma obowiązkowy punkt dotyczący spraw istotnych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W licznych rozmowach, krótszych i dłuższych, podczas spotkań na przestrzeni niemal 20 lat, wielokrotnie podziwiałem wiedzę pisarza o ważnych dla regionu sprawach, zachodzących zmianach, kluczowych dla kultury decyzjach. Z historii bibliotekarskich kontaktów przywołujemy pamięcią jego udział w otwarciu siedziby biblioteki we wrześniu 2008 roku, a zwłaszcza słowa skierowane do nas, bibliotekarzy. Bibliotekarz to misja, powołanie. Biblioteka to książka. Książka zaś jest fundamentem kultury. Józef Opala jest autorem rzeźby, bo zawsze, od początku, kiedy pomyśleliśmy o tym, sądziliśmy, że to będzie właściwy wybór z racji pewnej takiej wspólnotowości, myślenia o tradycji, z której wyrastają obydwaj. Pisarz Wiesław Myśliwski i rzeźbiarz Józef Opala to obydwaj artyści zakorzenieni w miejscu własnego urodzenia. Bardzo serdecznie Państwa witam i oczywiście przede wszystkim chciałbym przekazać pozdrowienia od Wiesława Myśliwskiego, od jego żony Wacławy, jednego z najważniejszych pisarzy współczesnych. Celowo nie mówię nawet polskich pisarzy, ale bo twórczość Myśliwskiego ma wymiar europejski, wymiar światowy, a biblioteka w Kielcach to jest miejsce, które powiedziałbym szczególnie pielęgnuje właśnie te, ze szczególną troską stara się dokumentować ten wymiar, tę rangę tego pisarstwa. To jest bardzo istotne. Często powtarzam, że nie ma postaci tak wybitnych, żeby nie trzeba było pracować nad pamięcią o nich, żeby nie trzeba było troszczyć się o dzieło już za ich życia, no i potem mam nadzieję przez wiele, wiele lat później także. Bardzo się cieszę, że Wiesław Myśliwski będzie miał tutaj piękne upamiętnienie w postaci tego pomnika, ale ten pomnik jest jakby owocem czegoś, co wydarzyło się już wcześniej, pewnych decyzji wcześniej już podjętych, że biblioteka będzie, no można by powiedzieć, takim jego literackim domem, albo nawet bym powiedział literackim schronieniem. Czy myśmy się już kiedyś nie spotkali? Tylko gdzie? Kiedy? Jakby znajoma wydaje mi się pańska twarz, ty tak na pana spoglądam. Zresztą wszedł pan tylko od razu, wydała mi się znajoma. Ale może pan tylko podobny do kogoś, z kim musiałem się kiedyś spotkać? Nie wiem, kto by to mógł być. Zresztą, czy ktoś do kogoś podobny, jakie to ma znaczenie? Z latami stajemy się sami do siebie mało podobni i nawet nasza własna pamięć nie zawsze chce nas pamiętać, jacy kiedyś byliśmy. To co tu mówić o innych?